Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa. Dosłownie za moment nasz samolot odleci do Paryża, gdzie za chwilę będę brał udział w spotkaniu głów państw i rządów. Dzisiaj na zaproszenie pana prezydenta Emmanuela Macrona będziemy rozmawiali o sytuacji na Ukrainie, będziemy rozmawiali także o bezpieczeństwie w naszej części Europy i o sytuacji bezpieczeństwa w ogóle, a więc bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Mówiłem wielokrotnie, że to jest w tej chwili mój priorytet i to będzie dzisiaj temat, który będziemy szczegółowo omawiali. Dalsze plany, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, to jest część szerszego programu, który śmiało można powiedzieć zbliża nas do szczytu NATO w Waszyngtonie. Spotkań, które będą się odbywały. Wiecie Państwo znakomicie, że jesteśmy z panem premierem Donaldem Tuskiem zaproszeni do Białego Domu na 12 marca. Będziemy mieli spotkanie z panem prezydentem Joe Bidenem. Będą też wcześniejsze wydarzenia. Dzisiaj dosłownie rozpoczynają się w ramach szerokiego planu ćwiczeń Defender Europe. Rozpoczynają się ćwiczenia Dragon w Polsce, ogromne międzynarodowe ćwiczenia wojskowe właśnie w ramach przygotowania nas do zapewnienia bezpieczeństwa naszej części Europy i ewentualnej odpowiedzi, gdyby trzeba było granic NATO bronić. W przyszłym tygodniu spodziewamy się tutaj gości także z zagranicy. Będzie tak zwany VIP Day w czasie tych ćwiczeń. To będzie kolejne wydarzenie, bardziej można powiedzieć praktyczne niż wojskowe, niż polityczne za tydzień, ale dzisiaj rzeczywiście polityczne spotkanie w Paryżu na zaproszenie pana prezydenta Emmanuela Macrona. Tak jak powiedziałem, będziemy rozmawiali o formach wsparcia dla Ukrainy, będziemy rozmawiali o działaniach, jakie podejmuje Rosja, będziemy rozmawiali o kolejnych elementach odpowiedzi, jakie powinny zostać Rosji udzielone i będziemy rozmawiali o tym, jak umocnić bezpieczeństwo w naszej części Europy wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. To są te najważniejsze zagadnienia. Tak jak powiedziałem, za moment lecimy do Paryża, wracamy jeszcze dzisiaj. Panie prezydencie, kto powinien być nowym szefem NATO? Mówi się o mocnej kandydaturze Marka Rutte, premiera Holandii, ale też są sygnały, że jednak Klaus Johannes, prezydent Rumunii, ma tutaj ochotę na to stanowisko. Tak, jak Państwo słyszycie, zgłaszane są już od dosyć dawna różne kandydatury, bo pamiętajmy, że ta sprawa była już wielokrotnie omawiana. Była kandydatura na stole pani premier Mette Frederiksen, były inne kandydatury. Dzisiaj rzeczywiście bardzo dużo już od pewnego czasu mówi się o kandydaturze pana premiera Rutte. Wielu, można powiedzieć, przywódców, w szczególności europejskich, tą kandydaturę, patrzy na tą kandydaturę przychylnie, no ale zgłaszane są także inne kandydatury, pochylamy się nad tym, także jako Polska będziemy w tej sprawie podejmowali decyzje, jak tutaj będzie wyglądało nasze poparcie. A czy dzisiaj będzie rozmowa na ten temat, czy pan tu przedstawia jakieś stanowisko? Być może, że będzie jakaś rozmowa na ten temat, ale proszę Państwa, dzisiaj to nie jest spotkanie, na którym będą przedstawiane jakieś oficjalne stanowiska. To nie jest spotkanie tego typu. To jest bardziej spotkanie, które będzie się sprowadzało do dyskusji na temat bezpieczeństwa, pewnych propozycji, które zostały zgłoszone tutaj w aspekcie szeroko pojętego bezpieczeństwa i wsparcia dla Ukrainy przez stronę francuską. To będą główne tematy, które będą omawiane dzisiaj. A czy rozmawiał Pan ostatnio z Wołodymirem Zełenskim na temat protestu rolników na granicy polsko-ukraińskiej? Mieli Panowie kontakt w ostatnich dniach? Szanowni Państwo, rozmawiałem przede wszystkim z panem premierem Donaldem Tuskiem. Przedstawiłem panu premierowi moje stanowisko w tej sprawie. Ja wcześniej rozmawiałem z Wołodymyrem Zełenskim na temat tych problemów, które dzisiaj mamy. To nie jest problem nowy, jeżeli chodzi o kwestie związane z płodami rolnymi, które do nas idą z Ukrainy. Ale tak jak powiedziałem, to jest, ktoś powie tak, to jest problem Polski. To tak, bo Polska jest pierwszym
pierwszym państwem, które jest państwem Unii Europejskiej zaraz za granicą z Ukrainą. Ale tak naprawdę to jest problem Unii Europejskiej jako całości, europejskiego rolnictwa, unijnego rolnictwa jako całości i w tym aspekcie należy to rozpatrywać i dlatego powiedziałem jasno i wyraźnie. To Unia Europejska powinna dzisiaj przede wszystkim twardo stanąć do rozwiązania tego problemu i na poziomie europejskim tą kwestię załatwić, także wspierając tutaj polskich rolników i czyniąc działania tak, abyśmy mogli spokojnie przyjąć Ukrainę do Unii Europejskiej, abyśmy dalej mogli realizować spokojnie proces akcesyjny, jednocześnie zabezpieczając interesy europejskiego rolnictwa, którego częścią jest także polskie rolnictwo. Szanowni Państwo, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.